Witajcie! Dziś zapraszam Was na styczniowy haul. Pokażę Wam, co w tym miesiącu wpadło do mojej szafy. Jak widzicie, w dzisiejszym filmie mam na sobie granatowy golf z Zary, ale potrzebny był mi jeszcze czarny. Kupiłam, jest różnica. Może odrobinkę widzicie tę różnicę, chociaż powiem Wam, że w takim świetle dziennym, nie w świetle kamery, widać to znacznie lepiej. Ten sam model, również w Zarze, z takim wykończeniem złotymi guziczkami. Proszę bardzo. O! Tyle tylko, że tym razem wzięłam większy rozmiar. Chciałam golf, który będzie taki troszeczkę szerszy, nie będzie taki opięty jak ten, który mam w rozmiarze S, więc wzięłam sobie M-kę i powiem Wam, że bardzo dobrze mi się sprawdza. Te golfy nie są na przecenie, nie są na wyprzedaży, w regularnej cenie kosztują około 90 zł, 89 albo 89,90, ale ja je uwielbiam, one się u mnie bardzo dobrze noszą, zresztą wielokrotnie Wam je pokazywałam, także teraz do kolekcji oprócz granatowego mam również czarny golf. Kolejna rzecz to będzie również sweterek, ale nie golf. Kupiłam go w Mango na wyprzedaży w cenie około 70 zł, 69 zł i w rozmiarze S. Padało bardzo dużo pytań, kiedy pokazałam go na moim Instagramie, więc teraz pokazuję go tutaj oficjalnie na kanale. Ten oto sweterek, biały, bardzo przyjemny, mięciutki, ciepły, dosyć długi. Tutaj ma takie fajne zakończenie, też ściągacze przy rękawach, bardzo ładnie leży tutaj przy dekolcie. No i jak widzicie, wyróżniają go te paski czerwono-granatowe. Tak, to nie jest czarny, to jest czerwony i granat. Bardzo ciepły, tak jak już wspomniałam, bardzo fajnie się go nosi. Sweter się nie mechaci, nie gryzie absolutnie, nie ma tutaj w nim moheru, tak jak w przypadku swetra marki Benetton, które Wam pokazywałam we wcześniejszym haulu. Natomiast prałam go już, też wszystko jest ok, też się nie zwija i nie robią się takie kuleczki. Bardzo ładnie schnie, szybko. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że dostaniecie go jeszcze na wyprzedaży w Mango. Była jeszcze dostępna wersja granatowa z paskiem czerwonym i białym. Także jeśli czegoś takiego szukacie, to gorąco Wam polecam. Naprawdę dobra cena jak na sweter. No i mam nadzieję, że sprawdzi się u mnie w zimowej szafie w przyszłym roku. I znów pokażę Wam rzecz z wyprzedaży, która pojawiła się w mojej szafie, a za każdym razem, kiedy gdzieś pojawiam się w filmie czy na zdjęciach, to znowu lecą pytania, skąd, gdzie i dlaczego. I słuchajcie, to jest ten oto ogromny, piękny, w takim żywym, cudownym kolorze szal z Zary. No zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Coś wspaniałego, w ogóle mięciutki, niesamowicie ciepły i tak jak wspomniałam, kupiłam go na wyprzedaży w Zarze za niecałe 50 zł, więc myślę, że się opłaca, bo to jest taka standardowa cena mniej więcej takich chust, szalików w Reserve, gdzie zazwyczaj kupuję. I co ciekawe, to jest mój pierwszy szal z Zary. Zobaczymy, jak się będzie prał, ale uwielbiam się nim obkręcać. W ogóle powiem Wam, że zwróciłam na niego uwagę w związku z moim swetrem z Benettona, który pokazywałam Wam chyba we wcześniejszym haulu. Ten sweter marki Benetton również ma takie żywe kolory i tak się w ogóle złożyło, że w dniu, kiedy byłam w Zarze, miałam ten sweter na sobie i jak tylko zobaczyłam ten szal, to mówię, o nie, muszę mieć taki szal, który będzie dopełnieniem tego mojego swetra. I to był naprawdę strzał w dziesiątkę, a widzę, że ten szal Wam się podoba, także szukajcie, bo widziałam, że jest jeszcze na wyprzedażach, w dobrej cenie, ogromny, cieplutki, milutki, myślę, że warto. Ostatnia rzecz z wyprzedaży, która może Was nieco zszokować, to jest kolejny kożuszek. I to też jest Zara. Nie planowałam absolutnie zakupu tego kożuszka, chociaż nie ukrywam, że jak pojawił się w regularnej sprzedaży, to nieco mnie zainteresował, bo ma przepiękny taki brązowo-rudy kolor i co jest ciekawe, on jest krótki. O, mam nadzieję, że to teraz dobrze widzicie. W środku mamy ten kożuszek. Na zewnątrz bardzo ładnie wykonany, podwinięte rękawy. Tak jak mówię, on jest dosyć krótki, a więc nie jest to taka kurtka na bardzo niskie temperatury. Ale uwaga, ten kożuszek w regularnej cenie kosztował 250 zł w Zarze,
a ja kupiłam go za stówkę. Naprawdę, wypatrzył go Massimo, był ostatni w rozmiarze M, tak? W rozmiarze M. I mówię, nie no, jak go założyłam, mówię, wiesz co, no w takiej cenie to muszę go mieć. Muszę go mieć w mojej szafie, idealnie komponuje się z moimi butami Emu. Mam też czapkę w tym kolorze, mam nawet rękawiczki w tym kolorze, więc w ogóle totalny, słuchajcie, odjazd i komplet nie z tej ziemi, ale naprawdę cieszę się ogromnie, że udało mi się na niego trafić. No i mam już trzeci kożuszek w swojej szafie. W dzisiejszym holu tych rzeczy nie będzie dużo, dlatego że jakoś, słuchajcie, ja jestem taką osobą, że jak pojawiałam się w wyprzedaży, to raczej staram się nie wchodzić do sklepów w tym okresie. Nie znoszę bałaganu, który panuje, nie znoszę, jak to wszystko jest gdzieś tam rozrzucone. W ogóle zauważyłam, że kiedy zaczynają się wyprzedaże i pojawia się ten szał w sklepach, to być może w sklepie nie zwracają na to uwagi, ale bardzo często bierzemy coś z wieszaka, co nam się podoba i ma albo zaciągniętą gdzieś nitkę, albo jest podarte, albo ma urwane guziki. Ja tego nie znoszę. Dlatego też w miesiącu, w którym zaczynają się wyprzedaże, czyli ta końcówka grudnia i styczeń, raczej omijam sklepy, no ale jak widzicie, parę rzeczy do mojej szafy wpadło. Ale też wybrałam się do jednego z nowych sklepów, który pojawił się w warszawskiej promenadzie. A jak wiecie, promenada jest niedaleko mojego domu. I tam okazało się, że jest taki multibrand, wiele fajnych, ciekawych marek, a wśród nich między innymi marka Hunter. Jak też doskonale wiecie, posiadam buty Hunter szare już od kilku dobrych lat i postanowiłam wymienić moje zimowe skarpety. Kupiłam nowe opakowanie. To są skarpety specjalnie stworzone do butów Hunter. Skarpety już Wam pokazuję, które są wykonane z polaru. One są tak ładnie, o zobaczcie, zapakowane. I wkładamy je do butów, a następnie tą końcówkę tutaj, którą mamy, wyciągamy na zewnątrz, tak żeby było widać ten napis. Napis jest wykonany z takiej gumy, czyli tak jak same Huntery. O, ale to, tak jak mówię, to już jest moja kolejna para, jeśli chodzi o skarpety Hunter, właśnie przeznaczone do kaloszy. U mnie sprawdzają się bardzo dobrze. Te, które miałam wcześniej, już miały kilka lat, więc przyszedł ten moment, że trzeba było je wymienić. I tym razem wcześniej miałam takie szare, ciemnoszare, a teraz postanowiłam wziąć sobie te kremowe. Bardzo dobrze się u mnie trzymają na butach. Czyli ta zakładka spełnia swoją funkcję. One są nieco luźniejsze, jeśli chodzi tutaj, zobaczcie, o ten środek, o tą samą skarpetę. O, może tak Wam pokażę, jak one są dokładnie tutaj wycięte i wykonane, ale też bardzo dobrze leżą w środku buta i trzymają ciepło, co jest najważniejsze, bo tak jak teraz, dzisiaj w ogóle z samego rana znowu zima zaskoczyła nas w stolicy i jest ogromna ilość śniegu, takie kalosze to jest bardzo dobre rozwiązanie. A w ogóle ja nie wyobrażam sobie nie posiadać kaloszy marki Hunter u siebie w kolekcji, bo są to jedyne kalosze, które tak naprawdę się u mnie sprawdziły, a przetestowałam różnych marek wcześniej, różnych marek, tańsze, droższe, i jednak Huntery to jest jakość, to jest dobre wykonanie, to są buty, które naprawdę spełniają wszystkie swoje, całe swoje przeznaczenie. No i jeszcze jeśli dokupicie sobie taką właśnie ciepłą skarpetę do tych butów, no to możecie bez problemu wnosić je zimą, ciepło zachowane. Bardzo dobrze się to pierze. No to jest polar. Jeśli kiedykolwiek miałyście rzeczy z polaru, to wiecie, że one spełniają swoje funkcje. I ja mam tę skarpetę w rozmiarze M. Jeśli będziecie sobie zamawiać kiedyś ze strony internetowej, to zwróćcie uwagę na to, że rozmiar S to jest rozmiar dziecięcy. Żeby się nie okazało, że kupicie rozmiar S i one przyjdą do Was i będą za małe. Jednak bierzcie w rozmiarze M. I rozmiar M to jest coś pomiędzy, już Wam mówię, to jest coś pomiędzy 36 a 38.
O, rozmiar L to już jest 39-42, ale ta skarpeta nie jest opięta. To nie jest taki rozmiar 38, bardzo mocno opięte stopy. One są tutaj luźniejsze, więc jeśli macie takie małe 39, to też spokojnie możecie taką skarpetę sobie kupić. O, i tutaj właśnie w sklepie w Promenadzie, one są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, w tej wersji kremowej i w wersji granatowej. I te skarpety damskie, czyli te w rozmiarze M i powyżej, są w cenie 119 zł. A powiem Wam, że przy okazji, jak już kupowałam skarpety, to zaczęłam rozglądać się za nowymi hunterami i zastanawiam się nad zakupem innego modelu niż mam ten, który mam w tej chwili, nieco niższe. Ja posiadam huntery takie lakierowane, powiedzmy ten kolor jest taki błyszczący, a chciałabym teraz huntery matowe, no i myślę nad odcieniem czerwonym, ale to tak na razie się zastanawiam, nie wiem jeszcze, może w lutym je sobie kupię. Zobaczymy. A przy okazji muszę się Was zapytać, jeśli posiadacie buty Hunter, to dajcie mi koniecznie znać, jeśli posiadacie te w wersji matowej, czy one nie za bardzo się Wam rysują. Jeżeli się rysują, to czy te rysy bardzo widać i też jak z ich czyszczeniem, bo w przypadku wersji tej błyszczącej nie ma absolutnie żadnego problemu. Ja biorę taką zwilżoną chusteczkę, przecieram buty i one są już czyściusieńkie. A właśnie nie wiem, jak to będzie w przypadku tej wersji matowej, więc będę Wam wdzięczna za rady. Jeśli posiadacie tego typu buty, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tyle jeśli chodzi o nowe nabytki w mojej szafie w miesiącu styczniu. Czy coś nowego pojawi się w lutym? To się okaże. Mam pewne plany zakupowe, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat rzeczy, które sobie kupiłam właśnie w styczniu. A dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Postaram się linki do tych produktów wrzucić do opisu dzisiejszego filmu. Postaram się, ponieważ nie wiem, tak jak widzieliście, to są rzeczy kupione na wyprzedaży, więc może już ich nie być, ale jeśli będą, linki znajdziecie oczywiście w opisie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.